Nagroda pierwszy wśród równych sobie jest najwyższym wyróżnieniem starosty ostruckiego nadanym najlepszym absolwentom szkół ponadpodstawowych powiatu ostruckiego, nominowanym przez dyrektorów szkół. Ten konkurs ma na celu pokazanie takich ludzi, którzy w znacznym stopniu wyróżniają się w społeczności każdej szkoły. Dzisiaj mieliśmy przyjemność gościć te osoby w naszym starostwie, gdzie zostały wręczone najwyższe nagrody starosty dla tej młodzieży. Mam nadzieję, że to też jest szczególny dzień dla tych młodych ludzi, bo dla mnie jest. Oprócz najwyższych wyników w nauce, w ocenie kandydatów brano pod uwagę ich sukcesy w olimpiadach, konkursach, projektach edukacyjnych, naukowych, zawodowych czy sportowych. Dodatkowymi kryteriami była ich aktywność na rzecz szkoły i środowiska. Średnio uzyskałem 5,26 tutaj, żeby się znaleźć, a wybieram się na studia, jeżeli będzie tak, znaczy pozwoli, bo planuję założyć własną działalność gospodarczą, więc muszę najpierw tutaj, pracuję już, wakacji nie mam, można powiedzieć, bo już pracuję w zakładzie, nabywam doświadczenia. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to planuję pójść na UWM do Olsztyna, tutaj na mechatronikę, żeby tutaj rozwijać swoje pasje, jaką jest mechanika i nowoczesna elektronika, robotyka. Myślę, że się wszystko uda. Tytuł otrzymali także Olaf Maszczyk, Klaudia Porowska, Joanna Drozińska, Łukasz Kosicki, Agnieszka Kuncewicz, Magdalena Godzwon, Karolina Bednarska. Po prostu 8 najlepszych. Jeżeli ktoś chciał się przyłożyć, to i tak się tego nauczył. Były do tego warunki, na pewno nauczyciele się starali jak mogli, no ale jednak teoria to tylko teoria, praktyka to praktyka. Dlatego motywujmy się wzajemnie, czy to do nauki, czy też innej sfery życia. Dobre słowo każdemu się przyda, niezależnie od rocznika i od drogi, którą obrał.